Madzia i Grzesiu w pewnym momencie swojego życia, poznając siebie wzajemnie, podjęli taką decyzję, że trzeba być razem, ale tak jak tego życzy sobie Pan Bóg. A Pan Bóg nie zostawia nas samymi. Angielski poeta John Dodd napisał taki wiersz: nikt nie jest samotną wyspą. Czy Madzia, czy Grzesiu nie chcą być samotni i chcą być razem. Jako młodzi ludzie mają perspektywę tego swojego przyszłego życia, czyli stawiają sobie cel być razem. Miłość rymuje się ze słowem zawsze. To jest piękne powiedzenie, słuchajcie. Miłość rymuje się ze słowem zawsze. Grzesiu mówi do Madzi: ja ciebie kocham na zawsze. A Madzia mówi do Grzesia: ja ciebie kocham na zawsze. To jest coś wspaniałego, słuchajcie. Ubogacajcie się. Mówcie sobie dobre słowa. Dlaczego? Dlatego, że to jest moja kochana osoba, to jest moja żona, to jest mój mąż. My chcemy to życie swoje prowadzić szczęśliwie, radośnie. I dlatego niech wam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen. Ja, Grzegorz, biorę ciebie, Magdaleno, za żonę. I ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz życia nie opuszczę aż do śmierci. No i teraz gromki aplauz dla młodej pary, która zawarła sakrament małżeństwa. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the side.